Siema, mówi trener Paweł. Jak wiadomo, ostatnio były wybory Wielkiego Chłopa. Ludzie nadsyłali do mnie swoje filmy z pozowania, więc przyszedł czas na wybór zwycięzcy. Oczywiście pierwsze miejsce wybieram ja, zaś dwa kolejne miejsca wybierają widzowie zarówno w komentarzach pod filmem na YouTubie, jak i na mojej grupie na Facebooku Liga Wielkich Chłopów trenera Pawła. Oczywiście nie zapomnijcie, żeby zasubskrybować mój kanał, bo jest 30 koła, a 30 to może mieć centymetrów szczur w bicepsie, a nie wielki chłop tysięcy subskrybentów, więc jedziemy z tematem. O, tutaj widać jedna z osób, co robiła furorę na lidze. Jak widać, masa jest elegancka, bęben elegancki, moim zdaniem sylwetka bardzo dobra. Nie wiem tylko czemu tutaj taki mały ciężar jest podnoszony. Moim zdaniem trochę to wstyd przy takim dużym gabarycie, takim małym hantlem podnosić. Spokojnie można więcej. Do tego muzyka jest groźna, tatuaże są. Szkoda, że tylko nie ma tribala. Jak dla mnie, kozak. Idziemy z kolejnym. Napinka elegancka na koniec. O, tutaj widać chłop. Łysy, nabity, tribal jest na łapie, brakuje tylko złotej kety do ideału. Jak dla mnie sylwetka i cała postura na plus. I tutaj wchodzi mój zwycięzca, ogromny chłop, jak słychać, słucha odpowiedniej muzyki, łańcuch od krowy na karku, waga zamknięta, jak widać. No i teraz przechodzimy do meritum. Elegancko. Szczur został wyjaśniony. Ławka przejęta. Chociaż w sumie nie jest to taki szczur, raczej to szczur bojowy. No i trening babami. I to nie jedną babą, a dwoma babami, co świadczy o ogromnej sile wielkiego chłopa. Widać, że ogląda moje filmy, więc ma to przełożenie na jego formę. Jedyny minus to brak klapek. Trenerze, zapraszam do nas na siłownię do Gdyni. Tutaj. Też bardzo dobra forma, sylwetka V jest, odpowiedni body fat i 19 lat, więc ogromny plus za taką masę w tym wieku. W szkole średniej pewnie nauczyciele dają mu ściągać, a szczury chowają się po kątach na przerwie. Tutaj ich widać. Szyja też ogromna, na szyi. Do ideału brakuje tylko fałdów na karku do regulacji kety, ale to w swoim czasie. No i cepeliada, widać, że zrobiona na pół gwizdka, żeby nie urwać worka. Dla mnie to. No i tutaj Robert, ulubieniec Ligi Wielkich Chłopów. Ja jestem zarówno fanem Roberta, jak i samej tej siłowni. Pamiętam, jak Robert wstawiał zdjęcia na ligę, to każde było rozmazane. Wynika to z tego, że sztuczna inteligencja w aparacie po prostu trzęsła się ze strachu przed Robertem. No i widać tutaj nawet, że jest tak ogromny, że ledwo mieści się w siłowni. Nawet jakieś takie rysy na suficie pewnie podrapał głową sufit. Dla mnie jeden z faworytów. O, kolejny chłop. Elegancki. Tutaj. Myślałem, że w dresie jest schowana duża noga, ale w sumie obwód uda wygląda na zbliżony do obwodu bicepsa. Jedyny minus za brak klapek, plus za klatę i za brak sześciopaka. Tu kolejny chłop, tutaj widać, że naprawdę dobry gabaryt, 150 kg, gadżety z tyłu widać eleganckie, ale przydałoby się moim zdaniem zrobić jakiś cykl, żeby tłuszcz zamienić za mięśnie, bo trochę za duży ten body fat, nawet wielki chłop może mieć za duży, czyli polecałbym jakiś Winstrol, a jak się boi to sterydów, to HMB. Tutaj kolejna sylwetka, moim zdaniem bardziej nadawałby się do męskiej fryzury niż do zawodów wielkiego chłopa. Zresztą wystarczy spojrzeć na kolegów, bo gdyby był odpowiednio duży, to po prostu koledzy by pouciekali ze strachu, a tak sobie siedzą i nagrywają i nawet ręka się nie zatrzęsła. Co jeszcze można? Jeszcze chwila. Co mi się wystarczy? No i tutaj kolejna propozycja z pozytywu będzie
body fat na dobrym poziomie, nie widać mało męskich żył sześciopaka, gen do kapturów, widać, że jakiś jest, więc łeb być może nie spadnie przy cepeliadzie, no ale masa mięśniowa niestety nie wygląda na zbyt dużą, przydałby się jakiś prowit i dobry cykl plus ogolenie głowy na łyso, żeby zwiększyć strach u chudych. O, tutaj widać przynajmniej, że chociaż biceps jest prawidłowo robiony i kolega wie, że liczy się ciężar, a nie technika, jeśli chodzi o przyrost masy mięśniowej. O, tutaj widać technika bardzo podobna jak u ostatniego chłopa. Sylwetka też bardzo podobna, nie wiem, może jesteście jakimiś braćmi. Napiszcie, może do siebie po konkursie, bo podobnie wyglądacie. No i tutaj, jak widać, masa byłaby dobra, jeżeli byłaby pomnożona razy dwa. Do wielkiego chłopa niestety trochę brakuje. No ale jeżeli stać jest jakieś tam 3 dni, to mogę wybaczyć. Plus za odwagi, za chęci, za tą cepeliadę i elegancką główkę na końcu. Siemano, no i ze strony chłop. Kolejny. Paweł jest posiadany. Łapy tylko są ćwiczone wraz z klatą. No i jak i plecami. Zostaniemy jeszcze się w kadrze. Mam nadzieję, że kiedyś będę wystarczająco duży, że wszyscy się nie bali. Śmieję się ze szczurów, którzy mnie wyzywają, że mam twardy na brzuchu i brak sześciopaka, bo to niby jakieś nieestetyczne. Nie mają nawet tyle siły, żeby podnieść moją rozgrzewkową serię na klatę, bo tylko je robię. Chodzę 5 razy w tygodniu robić klatę z bicepsem. 2 godziny treningu, potem śmigam przez resztę innych dni robić plecy. Zero cardio, nigdy. Trzymajcie się, pozdro, mam nadzieję, że wygram. O, tutaj widać była sylwetka, podobna jak u kolegi wcześniej. Bardziej zbliżona do szczura wyścigowego niż do wielkiego chłopa. Jakieś tam zarysy co prawda było widać. Jeżeli chodzi jeszcze do przedszkola i ma 7 lat, to faktycznie może jest wielkim chłopem, jeżeli urósł tak od metanabolu i od hormonu wzrostu. Ale myślę, że nie jest tak. Myślę, że jest, ma więcej lat, bo widać było, że jakiś wąs tam już rośnie. Moim zdaniem wygrywa film numer 3. Zostaje wielkim chłopem. Jak widać, zdekasował tutaj rywali, ale myślę, że 2 kolejne miejsca też łatwo wybierzecie. Czekam na wasze komentarze. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam wasz trener personalny, Paweł. Pozdro.